Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, którego zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Bardzo mnie porusza dzisiaj ten psalm 131, którym modliliśmy się. Psalm, który Pan Bóg wkłada w nasze usta. Dzisiaj, kiedy go słucham, to on przychodzi też w kontekście tych wszystkich wydarzeń w ostatnim czasie. Ta homilia będzie może bardziej takim echem moim niż taką homilią. Dlatego, że kiedy słucham dzisiaj tego psalmu, to inaczej bym go sformułował. W kontekście tego, co się wydarzało, powiedziałbym: Panie serce, moje serce wciąż ma pretensje i ciągle patrzą wyniośle moje oczy. Ciągle dbam o rzeczy wielkie i o to, co przerasta moje siły. W sobotę był taki trudny dzień. Było wiele różnych spraw. Ja się uparłem strasznie, żeby robić różne rzeczy, żeby zrobić to, co zamierzałem pośród tych wszystkich innych obowiązków, które były tego dnia. I na końcu dnia, który skończył się gdzieś koło 23, doprowadziłem się do takiego zmęczenia, że moje serce było pełne pretensji, pełne pretensji. Byłem zdenerwowany. Byłem w moim sercu niesamowicie pełen agresji, niezadowolony, pełen pretensji do całego świata, do Pana Boga, do wszystkich. I tak jest. I to słowo dzisiaj przychodzi jako taka pomoc. Myślę, że dla wielu z nas, bo skąd się biorą te wszystkie pretensje, które rodzą się w naszym sercu, kiedy się patrzymy, wchodzimy w różnego rodzaju obowiązki, wchodzimy w różnego rodzaju zadania, które przychodzą na nas każdego dnia. Właśnie z tego, że dbamy o rzeczy wielkie i o to, co przerasta nasze siły. A dlaczego? Dlaczego dążę do rzeczy wielkich, które przerastają moje siły? Dlaczego upieram się, żeby robić pewne rzeczy? Istnieje prawda o nas, prawda o mnie, że ciągle potrzebuję potwierdzać to, kim jestem, że robię rzeczy, żeby potwierdzić, że jestem jeszcze do czegoś zdolny, że jednak jeszcze coś znaczę, że mam jakąś wartość, że wbrew temu wszystkiemu, co pokazują fakty, że się starzeję, że nogi odmawiają mi posłuszeństwa, że czasami mam wrażenie, że pomału się rozpadam, że wypadają mi zęby, że nie mam już siły, że nie daję sobie rady, ciągle próbuję, dążąc do pewnych zadań, biorąc na siebie obowiązki, do których wcale nie jestem wezwany, jakby potwierdzić, że czas nie płynie, że ciągle jestem młody, forever young, że ciągle we mnie jest ten nienasycony duch, który potrzebuje potwierdzić siebie. Dzisiaj to słowo, które otrzymujemy i z listu świętego Pawła do Filipian, i z Ewangelii Łukasza,
pokazują ten stan, tą czarną dziurę, która jest w nas, która ciągle potrzebuje nasycenia, że stawiam sobie zadania po to, żeby nasycić tego mojego ducha, żeby wypełnić siebie, żeby się potwierdzić, żeby dać sobie wartość, że nie jestem jeszcze u schyłku. I ten psalm przychodzi z taką pomocą dzisiaj. Psalm mówił: uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Oczywiście nie uspokoiłem i nie uciszyłem mojej duszy, nie nasyciłem mojej duszy, ale dzisiaj mogę ją nasycić, bo te wszystkie rzeczy, które są zbyt wielkie dla mnie, te wszystkie zadania, które biorę na siebie, które przerastają moje siły i doprowadzają mnie do tego, że mam pretensje do całego świata, czynią, że jestem niezadowolony, że na końcu użalam się nad sobą, że na końcu jest gorzej niż na początku, doprowadzają mnie właśnie do tego, żeby dzisiaj pragnąć spotkać się z Chrystusem, który ma jedyną moc nasycić mnie tak bardzo, tak nasycić mojego ducha, że będę w stanie siadać do stołu właśnie z ubogimi, z ułomnymi, z chromymi, z niewidomymi. To znaczy nie siadać do stołu z tymi, od których spodziewam się odpłaty, że siadam do stołu i jestem zadowolony, bo to spotkanie z tym drugim człowiekiem mnie ubogaca, bo dodaje mi wartości, bo mnie nasyca, spełnia moje oczekiwania. Tylko jestem w stanie siąść do stołu z tymi, którzy ani nie potrafią tego zrobić, ale którzy wręcz odwrotnie siadają ze mną do stołu, bo oczekują ode mnie życia, oczekują ode mnie potwierdzenia, oczekują ode mnie szacunku. I żeby to było możliwe, żeby siąść do stołu z takimi, nie wiem, z dziećmi, które się buntują, które kwestionują, czy w małżeństwie, czy we wspólnotach, w których jesteśmy, z braćmi, z siostrami. Ja potrzebuję dzisiaj usiąść do tego stołu właśnie jako taki ubogi, jako chromy, jako ułomny, jako niewidomy, ten taki biedaczek, żeby dzisiaj Chrystus, który będzie mówił: to jest moje ciało połamane, bierz i jedz, rzeczywiście mógł wkroczyć w tą relację ze mną, wkroczyć w tego mojego ducha, nasycić, żebym mógł być, tak jak mówi ten psalm, jak małe dziecko, które właśnie zostało odstawione od piersi, bo to jest to słowo, które znaczy to dziecko, które jest odstawione od piersi, właśnie się nasyciło i teraz spokojnie zasypia. Już nie krzyczy, już nie płacze, już nie ma pretensji, jest nasycone, jest spełnione. To jest ten psalm, który zawsze, kiedy przychodzi, skrutuje, bada to serce. Dzisiaj bada moje serce bardzo i mówi: ciągle jesteś w pretensjach, ciągle jesteś nienasycony. Nasyć swojego ducha dzisiaj. Przyjmij Chrystusa, który przychodzi, i wtedy nie będziesz szukał samego siebie we wszystkim i na końcu użalał się nad sobą, ale będziesz gotowy dawać swoje życie, wchodzić też w te ograniczenia, które przychodzą z wiekiem, w te trudności, w choroby, zmagania, akceptując, że nie potrafisz zrobić wszystkiego, w stanie zrezygnować z tego idealnego ja, które nie istnieje. Nie ma idealnego ja. Jestem ja, jaki jestem, z tymi wszystkimi rzeczami, które przychodzą, z tymi ograniczeniami. I w tym wszystkim pełnić wolę Boga, akceptując to, co Pan dzisiaj dla mnie przewidział. Obym na końcu tej liturgii, tej Eucharystii mógł rzeczywiście powiedzieć: uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak małe dziecko odstawione od piersi, nasycone, spokojne jest moje serce.